najnowszym odcinku na tym kanale. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i zostawieniu łapki w górę. I co, przejdźmy do odcinka. Będzie to odcinek, który będzie podsumował cały luty, czyli jak poszedł mi luty i na pewno o planach dalej, które chcę robić w marcu i jak będą wyglądały teraz filmy, kiedy będziecie mogli się spodziewać tych filmów, co będzie się pojawiać, więc zaczynajmy. Po pierwsze, odcinki będą pojawiać się 3 razy w tygodniu, albo 5 razy, bo chodzi mi o to, że chciałbym wypuszczać 2 odcinki, które są odcinkami typowo ASMR, czyli Follow My Instruction, wyzwalacze ASMR, czy pogadankowe, czy jakieś inne. Dodatkowo do tego dodawać gry, w które by to wchodziły w inne dni tygodnia, nadal Hogwarts Legacy i FIFA. Jak skończymy Hogwarts, to jest plan na inne gry i robić od czasu do czasu live. Wiadomo, w lutym nie wyszło mi tyle live'u, ile bym chciał, ale mówi się trudno, więc co? To przede wszystkim dziękuję wam za te 500 subskrypcji, już 514, 50 tysięcy wyświetleń, za to wszystko wam dziękuję, oczywiście, więc co, przede wszystkim wydaje mi się, że moim celem, który chciałbym zrobić przez cały marzec, jest dosyć regularne wrzucanie filmów i myślenie może o jakimś fajniejszym filmie, albo jakimś specjalu, który można by było zrobić już na 1000 subów. Już mam jakiś plan, który można zrobić na ten specjal na 1000 subów. Więc jak pomożecie mi, na pewno przyspieszymy ten specjal, więc zostawcie suba. Testy dalej będą się pojawiać, unboxingi. Chciałbym kupić kilka rzeczy, żeby zrobić unboxingi ich. Jakieś, wiecie, jak były te boxy z Azji, czy boxy z USA, czy może inny box, zamówię jakieś sobie rzeczy randomowe i będziemy je otwierali. Fajny pomysł na odcinek. Wydaje mi się, że też fajnie się oglądały wcześniej. Więc to nadal będzie się pojawiać. Takie filmiki będą się pojawiać 2 razy w tygodniu, w poniedziałki i w piątki. O 20 zawsze. Dodatkowo gdzieś tam, wiecie, w tygodniu będzie się pojawiać Harry Potter, FIFA. Nie będę dodawał innych gier, bo nie ma sensu aktualnie. Będzie ich za dużo. Skończmy sobie tą karierę w FIFA. Skończmy sobie Hogwarts Legacy. To by było na tyle, jeśli chodzi o to, co będzie się pojawiać w marcu. Planem też jest to, że może cały czas będzie się pojawiać daily, ale w innej formie. Będą się pojawiać shorts, będą się pojawiać filmiki. W takim bądź w każdym innym razie będą się pojawiać jakieś materiały na moim kanale codziennie. Chciałbym taki, wiecie, jakiś shortcik, może 2, może 3, może filmik, może live, żeby coś codziennie się pojawiło na tym kanale, żebyście mogli nadal przychodzić tu codziennie i sobie coś oglądać. Więc taki jest mój plan. Co jeszcze? Inny roleplay planuję powoli, zastanawiam się nad roleplayem kolejnym, tylko chciałbym też wymyślić coś fajnego i coś zrobić w fajny sposób. Tylko że wiadomo, że jak patrzyłem, te roleplaye, które by mi się podobały, chciałbym je nagrać, to wszystko kosztuje. Więc nie prawdopodobnie, tylko pomyślałem sobie, żeby na razie robić roleplaye, które są, nie są tak bardzo kosztowne, nie są bardzo wymagające środków finansowych i innych rzeczy. Wydaje mi się, że póki co chciałbym zrobić te wszystkie takie roleplaye typowe, czyli wiecie, fryzjer, czyli może jeszcze raz sklep z grami nagram, nie obiecuję, może nagramy sklep z grami jakiś, może sklep, może księgarnię, może bibliotekę, może jakiś inny sklep, wiecie o co chodzi, coś takiego fajnego, może pomyślimy, chciałbym to nagrać. Bo mam w planach jakiś taki fajny roleplay, który widzę już w głowie, ale on jest kosztowny. Są to kosztowne roleplaye. Zwłaszcza, że mój kanał jest dosyć mały, sam na siebie nie zarabia, więc wkładanie gdzieś tam, wiecie,
większej ilości pieniędzy w sam roleplay nie jest też jakby dobrym pomysłem według mnie. Bo to będzie o wiele droższa rzecz. No, poziom mojego kanału nie jest aktualnie aż tak rozwinięty, żeby wkładać aż tak duże pieniądze w roleplay. To jest takie moje słowo, moje zdanie, więc wydaje mi się, że chciałbym nagrywać roleplaye póki co, które nie wymagają dużej ilości środków. Jak się kanał rozwinie, to może pomyślimy o jakimś fajnym roleplayu. Więc tak, przejdźmy do statystyk. Widzimy się już na moim kanale. Dziękuję wam za 514 subskrypcji, za 500 wyświetleń. Czekajcie, tutaj przejdźmy do treści, bo na razie nic nie mam jeszcze. Dziękuję wam za 500 wyświetleń, 16 komentarzy i 35 łapek w górę. Przejdźmy sobie od razu do statystyk. Wejdźmy. W lutym zrobiliśmy prawie 10 tysięcy wyświetleń. 10 tysięcy wyświetleń. To w zeszłym roku zrobiliśmy tyle samo praktycznie w cały rok. To jest połowa tego. My już mamy to osiągnięte w 2 miesiące. 250 godzin oglądania. Oglądaliście mnie 37% więcej razy. Plus 49 subskrypcji. Moja najlepsza treść to jest tak. Shorts z ananasem, jedzenie ananasa. Shorts z piciem herbaty. Wybieranie domu w Harry Potterze. Sklep z grami roleplay, który robi nadal wyświetlenia fajne. Typowanie fame, shorts. Wyzwalacze do snu, też fajne wyświetlenia. Te spicyki są też bardzo dobre wyświetlenia. Typuje fame ma też dobre wyświetlenia. Tusty czwartek, ja nie poczuję, też dobre wyświetlenie. Dobra. I tak, treści wszystkie. Filmy były oglądane przez 4900 wyświetleń zrobiły. Shorty zrobiły 4400 wyświetleń. Transmisje na żywo zrobiły 272 wyświetlenia. W lutym opublikowaliśmy 31 filmów, 23 shorty i 4 live. Więc tak, filmy przyniosły nam 25 subskrybentów, shorts 21 subskrybentów, pozostałe 2, transmisje na żywo 1. Typowa liczba wyświetleń filmiku to jest od 130 do 200, shortsów od 100 do 260. Okej. Wyświetlenia miniatury 153 tysiące wyświetleń miniatury. 4000 wyświetleń z miniatur, czas oglądania 161. Odbiorcy, zobaczmy. Poza moim kanałem oglądacie, tu widzicie Polaczka, Czas po deszczu, ASMR Mati, Klaudia, Lecklerk, ASMR, Sleepy Sound, ASMR. Powracający widzowie, 512 unikalnych było prawie 6000. To jest o 7% mniej niż w styczniu. No i więcej subskrypcji. Nadal większość osób nie subskrybuje tego kanału, choć ogląda. Więc jeśli nie zostawili subskrypcji, zostawią. 26% kobiet nas ogląda, a 73% mężczyzn. No ten przedział wiekowy to wiadomo, że to jest tak nieprawdziwy dosyć. Większość osób mnie ogląda z Polski, 0,6% z Niemiec, 0,2% ze Stanów Zjednoczonych, 0,1% z Wielkiej Brytanii. Bardzo fajnie. Aż ciekawe, że ktoś z USA mnie ogląda i Wielkiej Brytanii. Bo z Niemiec to ja wiem. Wiem, bo sam się oglądam z Niemiec. To wiem, kto może mnie oglądać z Niemiec. A jeśli ktoś jest z Niemiec, albo ze Stanów, albo z Wielkiej Brytanii, napiszcie w komentarzu. I to by było chyba na tyle.
Można wejść jeszcze w statystyki takie większe. Aha, czyli tak. Filmy ogląda 10% kobiet moich i 90% mężczyzn. Shortsy ogląda 42% kobiet i 57%, a na żywo 100% mężczyzn ogląda. Ciekawe. Czyli ostatni raz oglądamy popularne TikToki. Pani speedrunki roleplay. Wielki test najtańszych kanapek z Burger Kinga. ASMR po polsku. Rozpieszczam cię przed snem. ASMR. ASMRN. Art. Zawsze będę tuż obok, czyli historia prawdziwej miłości. Sam oglądałem ten odcinek, fajny. To tak. To by było na tyle. Widzimy się już w niektórych odcinkach. Na pewno. O, powiem wam tak. Chciałbym zrobić może coś podobnego do ASMR eating, czy snow talking. Może z jakimś jedzeniem ciastek, z jedzeniem czegoś innego. Jakieś inne takie odcinki. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co się pojawi. Kilka pomysłów mam. Kilka pomysłów na roleplay też jest, więc co? Będę się z wami żegnał. Przepraszam za dźwięki w tle. Przepraszam za koty. Cześć. Na razie, pa.